Dobry wieczór, Warszawa. Nazywam się Joanna Haleksa. Jestem tylko po to, żeby wam powiedzieć kilka słów prawdy. Kilka słów na temat Jezusa. Kilka słów na temat twojego życia. Chcę ci zadać kilka pytań i chcę, żebyś pomyślał trochę nad tym, gdzie spędzisz wieczność. Bo to jest kluczowe pytanie. Czy chcesz spędzić je w piekle, czy chcesz spędzić je w niebie? Nie ma czyśćca. Wiecie co, dzisiaj oglądałam film o Marcinie Lutrze. Widziałam Kościół katolicki, który odpuszczał ludziom grzechy za pieniądze. Wiecie, nie mogę się z tym zgodzić, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za ciebie i za mnie. Przelał swoją krew i cena została zapłacona. Cena została zapłacona za ciebie. I jest to cena życia. Tyle kosztowało twoje życie w dziejach historii ludzkości. Jezus Chrystus oddał swoje życie, żebyś ty mógł żyć. I nie, żaden odpust nie jest w stanie wymazać twoich win. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie to zrobić. I On to uczynił. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał, żebyś ty mógł dzisiaj żyć. I wierząc w Jego zmartwychwstanie, wierząc w moc, którą miał Jezus Chrystus, jesteś w stanie dzisiaj żyć sprawiedliwym życiem. Życiem z wiary. Życiem z wiary. Wiecie, Bóg nie chce, żebyś żył w niedostatkach. To jest dobry tata i on nie chce, żebyś marnował swoje życie tutaj na ziemi. On chce ci zaspokoić. On chce zaspokoić wszelką twoją potrzebę. On chce ci dać życie pełne obfitości i miłości. Jest tylko jeden warunek. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Zbawiony, czyli uratowany. Twoje życie będzie uratowane. Czy potrzebujesz ratunku? Jeżeli tak, to zawołaj dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Jezu, potrzebuję Cię, uratuj mnie. Uratuj mnie, rzuć mi koło ratunkowe, bo tonę. Ja kiedyś tonęłam w swoich grzechach. Nie wiedziałam, jak wyjść z tego wszystkiego. A spirala była coraz większa i głębsza. Aż któregoś dnia zawołałam. Jezu, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I wiecie co? Jezus naprawdę zmienia życia ludzi. Jezus naprawdę chce mieć z tobą relację. On puka do twojego serca. To nie jest Bóg, który jest tylko złym i niedobrym władcą. Bóg chce mieć z tobą relację. Jezus Chrystus może mieć dzisiaj z tobą prawdziwą relację. Pytanie, czy ty chcesz prawdziwej miłości? Czy chcesz poznać Boga, który jest prawdziwy i żywy? Czy chcesz poznać Boga, który jest stwórcą wszystkiego wokół? Czy chcesz poznać Boga, który jest życiem? Czy chcesz poznać Boga, który tak naprawdę dał ci wszystko? Zawdzięczasz Mu swoje życie, zawdzięczasz Mu każdy oddech, zawdzięczasz Mu to, że Ty jesteś tutaj na tej ziemi. Te wszystkie radości, które doświadczasz w swoim życiu, to dzięki Niemu, to dzięki Jezusowi. Jezus Chrystus chce mieć dzisiaj z Tobą prawdziwą relację. Czy naprawdę chcesz całe życie spędzić w piekle? Czy naprawdę? A może chcesz iść do nieba? Jest tylko jedna opcja, jedna droga. No? Jedna droga. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje wiecznie. Jedyna droga, jaką dzisiaj możesz mieć, która prowadzi cię do Królestwa Niebieskiego,
to relacja z Jezusem Chrystusem. Nie ma innej drogi. Nie można wejść innymi drzwiami. Nie ma innego wejścia. Nie ma. Nie ma innego rozwiązania jak Jezus Chrystus. W Nim jest życie. W Nim jest obfitość. W Nim jest dobroć i miłość. Jezus Chrystus chce dzisiaj mieć z Tobą prawdziwą relację. Pytanie, co z tym zrobisz? Co myślisz na temat odpuszczenia grzechów? Bo ja wiem jedno. Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty po to, żebyś nie musiał już do nikogo wołać. Jedynie do Boga możesz zawołać. I On poprowadzi cię do zbawienia. I da ci nowe światło na twoje życie. Światło, które będzie cię prowadzić przez resztę twoich dni. Aż któregoś dnia złączysz się w Nim w wieczności. Złączysz się z Jezusem Chrystusem. I będziesz na wieki uwielbiać Boga. Boga miłości i radości. Boga, który chce mieć z Tobą relację. Boga, który nie jest obcy. Bóg jest bardzo rzeczywisty. Bóg dla nas stał się człowiekiem po to, żeby doświadczyć wszystkiego, co Ty dzisiaj doświadczasz. A nawet więcej. Jezus Chrystus doświadczył wszystkiego, co Ty doświadczasz i co każdy człowiek na ziemi doświadczył. W przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I dzięki temu, że Jezus Chrystus doświadczył to życie tutaj na ziemi, Ty dzisiaj nie musisz tego doświadczać. Ty dzisiaj nie musisz się borykać ze swoimi problemami. Ty dzisiaj możesz realnie wybrać rozwiązanie. Ty dzisiaj możesz wybrać ratunek, który Jezus Chrystus dla Ciebie przeznaczył. I to jest prawda. Jest rozwiązanie na każdą Twoją potrzebę. I to rozwiązanie ma imię. Jezus Chrystus. Wybierz dzisiaj życie. Wybierz dzisiaj drogę do Królestwa Niebieskiego. Nie zwlekaj. Co będzie, jeśli nie zdążysz do jutra dożyć? Co będzie, jeśli spędzisz wieczność w piekle? Ludzie, nie lekceważcie tych słów. Kiedyś ludzie straszyli piekłem, żeby wydusić od nich pieniądze na odpuszczenie grzechów. A dzisiaj masz odpuszczenie za darmo w Jezusie Chrystusie. Wszystko już zostało dokonane na krzyżu Golgoty. Potrzebujesz tylko w to uwierzyć. Tylko Twoja decyzja i zaufanie do Jezusa Chrystusa może uratować Twoje życie na wieczność. I to Ty decydujesz, gdzie spędzisz ją. Zapraszam Cię do Królestwa Niebieskiego. Zapraszam Cię tam. Ja mam pewność zbawienia, bo oddałam swoje życie Jezusowi. I wiem, że Duch Święty mieszka we mnie. Ty też to możesz mieć. Bo ja to mam, więc Ty też możesz mieć. Możesz to mieć dzisiaj. Dzisiaj to jest dostępne dla Ciebie. Wybierz życie, abyś mógł żyć.